Radek, za tobą pierwszy sezon w seniorskiej siatkówce. Co możesz powiedzieć o tym okresie spędzonym na parkietach plusligowych? Myślę, że ten sezon w plusligze bardzo wiele mnie nauczył, szczególnie mentalnie, podchodzenia do treningów, do meczy. Szczerze, patrząc z doświadczenia czasu, mogę powiedzieć, że było to trudne, ale różnie to było. Czasami chłopaki bardziej mnie motywowali. Czasami się też zdarzyło, że jakby powiedzieli niemiłe słowa, ale to tylko dlatego, żeby mnie zmotywować, więc można powiedzieć, że jestem z tego zadowolony i cieszę się, że mimo, że nam nie wyszło w tabeli, oczywiście utrzyma się w plusidze, ale bardzo wiele mnie to nauczyło, z czego się cieszę. Dobrze się zaprezentowałeś w ocenie prezesa, w ocenie zarządu klubu, w ocenie sztabu szkoleniowego. Tobie się też tu spodobało i w przyszłym sezonie też będziesz reprezentował barwy BBTS. Tak, cieszę się bardzo, że będę miał możliwość reprezentowania klubu w pierwszej lidze. Też jestem ciekawy, w jaki sposób to będzie wyglądało, bo wiadomo, że już po rozmowie z prezesem i z trenerem, że moja pozycja też się trochę zmieni. Będę miał, mam nadzieję, więcej szans na granie, ale wiadomo, że wszystko jest do wywalczenia i będę musiał się skupić na treningach, zarówno jeśli chodzi o aspekt przyjęcia, bo to też jest u mnie, z tym też jest u mnie różnie. Dlatego no, zobaczymy, co z tego będzie, ale jestem bardzo dobrze do tego nastawiony. Choć sezon klubowy dobiegł w naszym przypadku do końca, w twoim przypadku zaczyna się sezon kadrowy. Tydzień temu dostałem powiadomienie od trenera Grabdy, że chciałby mnie na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ był to mój cel od początku sezonu. Jadę tam walczyć, na pewno liczę, że będzie to inna sytuacja niż rok temu. I miejmy nadzieję, że uda mi się pojechać do Mistrzostw Świata, chociaż zobaczymy, bo rywalizacja na tej pozycji w roczniku jest bardzo duża, więc zobaczymy. Może jeszcze na koniec kilka słów powiesz do kibiców BBTS-u. Dziękuję wam bardzo za ten sezon, byliście świetni i liczymy na wasz doping w następnym sezonie. Trzymajcie się.